Halo, halo. Dobry wieczór, witam bardzo gorąco serdecznie. Niedzielny wieczór, rozpoczynamy naszą transmisję z pojedynku w ramach dywizji Koprulu, w ramach Ligi Koprulu, dywizja pierwsza. Dzisiaj fantastyczny skład przyjdzie nam oglądać. Same znakomitości, jeśli chodzi o zawodników, między innymi nasz ojciec chrzestny ekipy Indyk Crew, sam wielki Igor Indyk Kaczmarek zagra dzisiaj, tak więc z pewnością emocji nie zabraknie. Liczymy bardzo na kolejne zwycięstwo. Póki co, z tego co kojarzę, to nasza ekipa Indyk Crew jest wciąż niepokonana. 14 odsłonie właśnie Koprulu, tak właśnie patrzę, to tak, mamy rozegrane 4 spotkania, łączna liczba punktów 19, 4 zwycięstwa. Rozpoczynamy drugą rundę tych spotkań, bo jest to oczywiście mecz i rewanż. Dzisiaj zmierzymy się z drużyną Ascending Parias. Do tej pory zobaczmy, jak im się układał Indyk Crew. Zmierzyło się z nimi w drugiej rundzie, wygrywając wtedy starcie 4-3. Tak więc bardzo bliski, wyrównany mecz. Tak więc za chwileczkę ruszymy. Pierwszy pojedynek zainauguruje Blue, który naprawdę, naprawdę sporo tutaj rywalizuje w ramach tych wszystkich pojedynków Indyk Crew i spisuje się świetnie w Koprulu. Fantastyczne wyniki w Alfie. Tak więc mam nadzieję, że i tym razem zapewni sporo emocji, dobry wynik naszemu zespołowi. Tak więc przenieśmy się już na mapę. I tak oto w kolorze czerwonym, grający dla ekipy Ascending Parias, grający Zergiem Radov. No i nasz reprezentant Protoss w kolorze niebieskim, czyli blue. No i jestem ciekaw, co tutaj przygotuje nasz zawodnik, co przygotuje rywal. Teraz jeszcze życzenia powodzenia i dobrej zabawy od Radova dla pana niebieskiego. Tutaj Blue oczywiście już startuje ze swoją zabudową pod ekspansję. Standardowe zagranie na Zerga. Tego witamy na czacie. DanskyCK mniej niż 0. Witam bardzo gorąco serdecznie. Oczywiście Zerg odpowiada już również. Znaczy odpowiada, otwiera właściwie Hatch First. Tak więc nie musi się tutaj martwić póki co o jakąś wczesną agresję. Już tutaj był oczywiście swoją probką wjechał, zauważył to. Jeszcze tutaj standardowy, klasyczny trik, często wykonywany przez profesjonalnych graczy. Zajęcie tutaj tego minerałka, dające minimalnie trochę większe, lepsze wydobycie. Tutaj jeszcze upewnia się Spawning Pool. Pewnie chcę zobaczyć, czy będzie bardzo szybko produkowana prędkość do lingów, co też może ewentualnie zwiastować jakąś agresję. Oczywiście niebieski również już też ze swoją ekspansją wystartował. Witamy Osaksa, dobry wieczór oraz Kashima Kalekę.
pierwszy adeptka w drodze. No i prędkość do lingów rozpoczęta. Zauważył to oczywiście swoją probką Blue, która już wraca. No i Blue standardowo w swoim stylu. Często możemy oglądać to zagranie w jego meczu przeciwko właśnie Zergom. Otwiera Stargate'em. Teraz Danio tutaj odrobina lekcji historii. Koprul to ród wezyrów w Turcji Osmańskiej. Przypuszcza się, że był to ród pochodzenia albańskiego. Danska ICK skarży się na lagi. Aczkolwiek statystyki pokazują, że wszystko jest ok. Barykada już, można powiedzieć, że kompletna. Pierwsza Oracle już wybudowana. Nie ma jeszcze przygotowanej defensywy na tego typu zagranie Radov. Tak więc jest szansa, że jeżeli ten timing będzie odpowiedni, no to ładnie tutaj sobie Blue poradzi i zharasuje ekonomię rywala. Oczywiście przypominam tylko format Ligi Koprulu. To 3 pojedynki. Best of 2. Każdy mały punkt się liczy. Potrzeba 4 punktów do zwycięstwa, ale rozgrywane są wszystkie mecze, nawet jeżeli pierwsze 2 pojedynki wygrane zostaną bez straty mapy, ponieważ liczą się tutaj również małe punkty. Witamy Misato. Witamy również Pucka. No i widzimy tutaj postawiony, przeoczony właściwie przeze mnie Prox, taki pylon. Wysłane 2 adeptki. Już 3 orakle w sumie. No ale z kolei widzimy, że już przygotowuje Nydusa Radov. Do tego ze Swarmhostami. Ładnie złapane tutaj adeptki. Niestety nie za wiele zadziałały i dały radę zrobić. Zauważył na szczęście Blue tutaj tego Nydusa, więc nie musi się o to obawiać. No ale bardzo, bardzo martwią tutaj te Swarmhosty. Na szczęście Oracle powinny sobie tutaj z nimi bez większego problemu poradzić. Teraz ładnie 3 Oracle. Pewnie będą tutaj mogły siać ładne spustoszenie. Póki co 3 jednostki zbierające wyłapane. Pojawia się Nydus. Za chwileczkę pewnie będzie nękał tymi Swarmhostami. Już wracają w tym momencie Oracle, żeby ewentualnie tutaj zaatakować te kalafiory. No bardzo, bardzo nieprzyjemna taktyka. Do tego jeszcze tutaj kolejny Nydus. Lecą już tutaj pierwsze lokusty. Teraz zniszczą tego bardzo, bardzo ważnego pylona. Probki wycofane. No i będzie tutaj nękany bardzo tą niewygodną strategią. Chwilę zagapienia Rado. I prawie udało się zniszczyć tego Nydusa. Wtedy mógłby przechwycić te Swarmhosty. W międzyczasie Zerg ze swoją 3 bazą. Kolejny Nydus się wykluwa, ale spokojnie, Oracle powinno sobie z nim poradzić. Teraz Blue powinien skierować swojego Feniksa, którego miał wcześniej, właśnie żeby zniszczyć tego Overlorda, który daje wizję. Ale już widzimy, że nadlatują kolejne. Bardzo, bardzo niewygodna taktyka. Wormhost wykluty, no ale raczej nie wyrzuci tutaj swoich jednostek. Nie chce stracić kolejnych szans na kolejne lokusty. No i teraz Blue odrobinę przegapił szansę na to, żeby zniszczyć tego Nydusa. Gdzieś Oracle się rozdzieliły, fokusowały jednostki. No i teraz lokusty rzucą się z pewnością na pylona. Są immortale, musi tutaj uważać, straci jednego z nich. No niestety tutaj błąd ze strony niebieskiego, musi się wycofać. Ależ te Swarmhosty są z Nydusem strasznie nieprzyjemne. Do tego kolejny Nydus. No i Zerg spokojnie będzie sobie dokładał lokusty.
nie widzi tego tutaj jeszcze. Blue, na szczęście nie wszystkie te Swarmhosty mają tutaj możliwość wyplucia tych kalafiorów. Niestety nie zauważył tego Blue, no i teraz z pewnością trochę tutaj ucierpi. Pokusuje te pylony, kolejne lokusty wyrzucone i natychmiast wycofuje je. No jak sobie tutaj z tym poradzić? Radov w tym momencie na supply bloku zauważył tutaj kolejnego Nydusa, no ale tutaj czai się dla niego właśnie to zagrożenie. No i kolejny. Kolejny Nydus się wykluwa, zauważył to Feniksem. Więc za chwileczkę pewnie będzie przygotował na to swoją defensywę. Stargate oczywiście bez zasilania. Tutaj do tego też shield battery. Za chwilę też mogą mieć problem, jeżeli te lokusty rzucą się na pylona, który wyłączy zasilanie. Teraz tutaj bardzo duża szansa na złapanie. No niestety wyłapał w porę Radov tutaj te jednostki. Te lokusty na szczęście tutaj zbyt dużo nie zrobią. Są shield battery, no ale musi uważać tutaj za chwileczkę na kolejną falę. Nie ma nawet tak naprawdę jak w tym momencie Blue wyjść na mapę. Teraz pytanie, czy uda mu się zniszczyć tego kolejnego Nydusa. Ale Oracle za bardzo chyba nie mają na to energii. Teraz ładnie atakuje, no ale teraz jest już za późno. W momencie, kiedy te lokusty zostały wyrzucone, Blue będzie oczywiście tutaj mikrował swoimi próbkami. Będzie atak na Nexusa, którego zniszczy. No i to będzie duża strata w tym momencie dla Blue. Ale za chwileczkę z pewnością będzie go próbował sobie odbudować. Leci kolejny Overlord. Phoenix go przechwyci oczywiście, zauważy. No to jest klucz do zwycięstwa w tym momencie. Niszczyć te przylatujące Overlordy. Teraz jeszcze pojawiają się Overseery na prędkości, więc mógłby dołożyć więcej trochę tych Feniksów, żeby te Overlordy wyniszczać trochę szybciej. Po raz kolejny Nydus się tutaj wykluje. Teraz jest szansa na to, że... Ach, no niestety znowu zabrakło tutaj trochę energii. A można było spowodować spore straty. Mógł przechwycić wtedy te lokusty. No i Blue leci z kontratakiem. No oczywiście jeżeli jest tutaj cała ofensywa skierowana właśnie do Swarmhosty, to nie ma za bardzo przygotowanej defensywy. To jest raptem kilka roachy. No i teraz lokusty wrzucają się tutaj w obronę. No musi teraz uważać Blue, wycofać się ewentualnie z tej rampy, bo jego supply w tym momencie będzie szybciutko padał. No i chyba ta kontra to jedyna szansa. No w tym momencie oczywiście, jeżeli Swarmhosty nie mają kalafiorów, nie mają tych larw, które mogą wyrzucić, no to powinien sobie tutaj z nimi bez problemu poradzić. No ale jak widzimy, Swarmhostów jest bardzo dużo. Blue nikt nie w oczach. W tym momencie tylko 30 supply, kontra 130. No i Blue pauzuje, wychodzi z gry. No niestety bardzo nieprzyjemna taktyka, bardzo ciężko ją skontrować, ten kontratak troszeczkę może zbyt późno, no ale skupił się też na defensywie właśnie przed tymi jednostkami w swojej bazie. No i czekamy na drugą mapę. W międzyczasie witam Indiego na kanale. Dziękuję za hosta. Tak więc, no niestety, przegrywamy pierwszą mapkę. Ale pierwsze koty zapłaty, no tak jak wspominałem wcześniej, mecz na Ascending Parias był wyrównany. Częściej udało się zwyciężyć wynikiem 4-3. Wtedy bodajże Indii chyba właśnie uratował sytuację. Następną mapą tego spotkania będzie Ephemeron.
Tak, Indy. Będzie rozgrywana druga mapa. Koprolu to liga, w której rozgrywa się mecze Best of Two. I ważne są tutaj, oprócz oczywiście zwycięstw, ważne są te małe punkciki urywane. To już potwierdza gotowość. Tak samo również Radov. No i za chwileczkę startujemy z drugą mapą. Doktor Nydus, dziękuję bardzo za hosta. A my przenosimy się już na drugą mapę w tym spotkaniu Best of Two. Mapa Ephemeron i tym razem w kolorze czerwonym nasz gracz Oniku Blue, gdzie na Protosie. No i jego rywal w kolorze niebieskim, Zerg Radov. No i po raz kolejny Radov zaskoczy hostami z Nydusem, czy też nie? No wiedział, bo miał wszystko, co potrzeba. Dobry scout, ale zabrakło chyba trochę energii na Oracle. Azerus 11, dziękujemy bardzo za followa, witamy na kanale. Już przygotowuję swoją ekspansję. Rywal otwiera oczywiście również przy użyciu Hatch First. Tutaj może się pojawić pytanie do doktora Nydusa. Jakie jest lekarstwo na Swarm Hosty w wykonaniu Protosa? Jaką pigułę trzeba zaaplikować, żeby sobie poradzić tutaj w takim bezczelnym zagraniem. Za chwileczkę zobaczymy, czy Blue po raz kolejny otworzy ze Stargate'em. Spawning pool już powolutku się kończy. Pewnie czeka na informacje, jak na poprzedniej mapie, czy tu również będzie prędkość do lingu. Widzi już ruszający się spawning pool i wycofuje swoją propkę. Overlordy się zbliżają, no i jest kolejny raz Stargate, tak więc Blue konsekwentnie realizuje swoją strategię. Szybka trzecia baza, tym razem od Radova. Na poprzedniej mapie postawił ją troszkę później. Tak więc chyba będzie zmiana taktyki. Może bardziej makro gra. Lingi przeciwnika teraz tutaj nie ma defensywy w tym momencie. Skancelował jednak mimo wszystko tego Shade'a. To była szansa złapać może jedną, dwie propki. Jest do głównej bazy, no ale tutaj oczywiście ta adeptka nie za wiele zrobi. Już tutaj bliżej jest królowa. Zapełniony wall. Tutaj leci już pierwsza Oracle. No ale przygotowany na to zagranie, już spory postawione w obu bazach, do tego królowe też znajdują się już przy swoich haczerkach. Tak więc pojedyncza Oracle nie za wiele tutaj zdziała, za chwilę pojawi się druga. Oracle wlatuje natychmiastowo, wycofuje ją Blue, nie chce ryzykować
utraty. I tutaj doktor Nydus przedaje receptę na pokonanie Nydusa. Teraz Oracle powinny złapać tą jedną królową. Nie ma oczywiście wystarczającej energii na transfuzję, tak więc jest mały sukces. Trzy dronki wyłapane, ale Oracle mocno obite, zmuszone do wycofania. Kamel, tak? Indy dzisiaj zaszczyci nas popisem swojego skilla. Wczoraj udowodnił, że pokonanie Zerga jest jak najbardziej możliwe. Jest Twilight Council, Templar Archives, tak więc możliwe, że za chwileczkę pojawi się jakiś Archon Drop w wykonaniu Indiego. Teraz jeszcze ładnie strącony Overlord, zbyt późno wycofany. Dołożony Banning Nest. Upgrade plus 1. Zauważono tutaj w tym momencie ten Warp Prism. Nie będzie chyba ryzykował Warpina w tym momencie High Templarów. Prawda, mógłby troszeczkę energii z Oracle zużyć właśnie na te lingi. Tak też się dzieje. No i... nawias zamykający. Udało się uratować. Kamel DZ. Stówka. Dziękujemy bardzo za wsparcie naszego kanału i wypełnienie naszego donate gola. Aż się tutaj odrobinę rozkojarzyłem. No i fantastycznie, teraz żaróweczki robią robotę. Będzie może próbował zrobić coś tutaj w trzeciej bazie. Nie ma za bardzo defensywy. Jest troszeczkę lingów, ale ładnie tutaj wymikrowane. Królowe poobijane. No ładnie tutaj mikruje, ale sfokusował się tym będzie królowami na Urpryzmie, przez co... musiał się wycofać. Teraz tutaj jedna osamotniona królowa, może uda się ją złapać, no ale jest już sporo lingów. Tego dokłada hydraliski, czyli chyba będziemy mieli Hydra Bane, znaczy nie chyba, a nawet na pewno. Tak więc przydałyby się tutaj High Templary ze Sztormem. Wychodzi teraz masą zelotów. Szarża już oczywiście za chwileczkę się ukończy. Do tego plus 1. Do ataku. Goni tutaj Blue z upgrade'ami. W tym momencie u Zerga kończy się już plus 2 do ataku na lingach. Plus 75 limitu. Wyrównuje się teraz ten limit ze strony Radowa. No i teraz zmuszony do odwrotu. Niszczy creep. Rzucona jeszcze wizja, tak więc wygląda na to, że trzecia baza Zerga zostanie tutaj zniszczona. Wyciąga już swoje dronki, tak więc oddaje tą bazę. Dobre force fieldy, złapana jeszcze królowa. Kolejne dwie dołożone. Teraz musi tylko uważać tutaj na te bejny. Ale baza już zniszczona, więc cel został osiągnięty jak najbardziej. Teraz bejny rozbijają się na zelotach, mocno je obijając. Ale świetnie rzucony tutaj w porę Stasis, który złapał tą armię. No fantastyczne zagranie ze strony Blue. No i przejeżdża się po tych hydrach. Za chwileczkę zostaną uwolnione te pozostałe jednostki. Limit tam się co prawda wyrównuje. Ale wydaje mi się, że Blue tutaj spokojnie sięgnie po swoje. Bane rozbijają się na Immortalu. Na szczęście temu udaje się przeżyć. No i 42 do 21. No i fantastycznie Blue wygrywa to drugie spotkanie, tak więc mamy wyrównanie 1 do 1. No i teraz, moi drodzy, za chwileczkę zobaczymy w grze wyjazdy naszego zespołu.
Indie StarCraft. Igor, Indie Kaczmarek. Już za chwilę na Państwa ekranach, ale nie jako komentujący, nie jako streamujący, a jako gracz, zawodnik. Jeszcze raz pozwolę sobie podziękować Nedusowi za donate w postaci stówki i wypełnienie naszego donate gola. Osax Indy to Uber człek. Ja myślę, że to po prostu kebabowa dieta. Kebabowa dieta, dużo klikania, dużo machania ręką. Tak jak tu Indy pisze, kwestia wyćwiczonych rąk. I oczywiście jako familijny streamer oraz bardzo wpływowy influencer na scenie StarCrafta brzydzi się. Takimi nagraniami jak narkotyki. Bazooka 2018, witamy na streamie. Dziękujemy bardzo za followa. Blue mocno poirytowany pojawia się na czacie. Po zwycięstwie i wyrównaniu. Widać, że zdenerwowany, no ale świetna druga gra. No i przeciwnikiem Indiego będzie zawodnik o nicku No Limit, tak więc również Zerg. I szybciutko stalkujemy zawodnika, już jest to Zerg, rangi master. I pojawia się kolejny follow, Kerif. Dziękuję bardzo gorąco, serdecznie za follow. Panowie potwierdzają gotowość i startujemy. No i zobaczymy, co Igor tutaj przygotował, jak poradzi sobie z tym Zergiem. No i przenosimy się na mapę numer 3 tak naprawdę, a spotkanie numer 2. Tak oto w kolorze czerwonym grający Zergiem Igor, Indie Kaczmarek. No i jego przeciwnik grający Zergiem w kolorze zielonym, No Limit. Zobaczymy, cóż takiego Indy przygotował. Cóż takiego przygotował No Limit. To się rzut oka tutaj na przez statystyki. 51 widzów nas ogląda. Miło widzieć, że ekipa Indy Crew oraz jej widzowie rosną w siłę. Z każdym dniem ogląda nas. Oczywiście uwzględniając liczby coraz więcej ludzi. Miło widzieć.
właśnie takie, taką rosnącą małą społeczność, którą udało nam się zbudować. No limit oczywiście. Standardowo, klasycznie, jak na Zerga przystało Phoenix Hatch First Indie i już ze swoim Nexusem Cybercorem za chwileczkę pewnie pojawi się Adeptka. No i wysunięty pylon, ciekawe czy będzie zwiastowało to również opening ze Stargate'em. No i jest Stargate od Igora. No i co ciekawe, No Limit już zebrał wystarczająco dużo gazu, żeby rozpocząć prędkość dealingów. Nie zdecydował się jednak na to. Nie udało się zablokować trzeciej bazy. Ale spokojnie, probka, która powinna sobie tutaj poradzić z ucieczką. Faktycznie teraz czat zwraca uwagę na moje przejęzyczenie. Tak, Indie gra oczywiście Protosem, a nie Zergiem. Chociaż wydaje mi się, abym się przejęzyczył, aczkolwiek interakcja z czatem poprzez to dwuminutowe opóźnienie, które mamy, no jest nieco utrudniona. No i widzimy, że Indie najpierw wyrzuca Feniksa, który ma za zadanie oczywiście utrudnić bądź też nawet uniemożliwić scout. Tutaj te małe latające map haki zlikwidować. Pojawia się również Templar Archives. Teraz Overlord chce zobaczyć tutaj, jaka jednostka wyjdzie z tego Stargate'a. No i chyba jednak mimo wszystko zauważy to Oracle. Już przygotowana defensywa w postaci sporów w bazie Zerga. Oracle zbliża się w kierunku trzeciej, jeszcze niezabezpieczonej bazy. I tutaj jeszcze lata swoim Feniksem w poszukiwaniu ewentualnych Overlordów. Dwie dronki póki co skasowane, teraz te dwie królowe. No musi tutaj uważać, żeby nie stracić tej Oracle. Energia już zbita. Czy nie energia, a tarcza. Damska ECK, co do twoich lagów, no to coś musi być u ciebie, bo przez ponad 40 minut, znaczy prawie 40 minut streama, liczba zgubionych klatek to raptem 27. No i widzimy, że pojawia się Nidus. Masa lingów wybiega na mapę. I to będzie za chwileczkę taki atak Overseer. Już tutaj wyłapany Nidus się wykluwa. Do tego gatey się otwierają. Pytanie, czy pojedyncza Oracle zdoła sobie tutaj z tym poradzić. Nie wyciąga jeszcze probek. No i pojawiają się już zergowe jednostki, transfuzje rzucone na Nidusa, aby ten przetrwał. Oracle już bardzo mało energii, ale za chwilę pojawi się warping pewnie jednostek. Do tego już pierwszy Archon w produkcji. No i rzuca się na te pylony, co grozi oczywiście Igorowi supply blockiem. No i po raz kolejny groźny, niebezpieczny Nidus. Teraz tutaj jeszcze bardzo ważny pylon również będzie za chwilę stracony. No ale Indie już ma Immortala, już ma Archony. Pytanie, czy to wszystko wystarczy. Indie w tym momencie na supply bloku. Jest na szczęście Warpist, więc może tutaj ładnie mikrować swoimi jednostkami. No ale dokłada kolejne lingi w produkcji. To musi tutaj uważać bardzo, żeby nie stracić tych jednostek. Czy są one w tym momencie dla niego kluczowe? No i niestety Archon skasowany.
cztery królowe sieją tutaj spustoszenie, dwa nedusy i widzimy, że zerg przechodzi również w Spire. No i spore straty u Igora. Na szczęście liczba jednostek zbierających jest wciąż taka sama. Udało się odbudować tego pylona, więc jest tutaj zasilanie na gate'ach. Będzie mógł za chwilę przyzywać jakieś dodatkowe jednostki, żeby sobie poradzić z tą nieustającą ofensywą. Już jego probki wracają do wydobycia, więc już tutaj Igor czuje się na tyle bezpiecznie. I wygląda na to, że ta agresja została odepchnięta. Teraz jeszcze tylko trzeba wyczyścić ten creep. No i dwa archony. Oraz reszta armii zrzucona tutaj na low ground. Dokłada kolejne gate'y. No było blisko, no ale oczywiście gdyby Indy nie zagrał tutaj gierki, która przyprawia nas o zawał serca, no to nie byłby chyba sobą. No i teraz pojawiają się mutaliski. Kilka stalkerów się pojawiło. No i teraz najgorsze jest to, że na stalkerach oczywiście nie ma blinka. Sfokusowany ładnie Archon. No i chyba tutaj jednak tych mutali jest zbyt dużo. Jest oczywiście w międzyczasie kontra do trzeciej bazy. Tam udało się złapać trzy dronki. Póki co zeloty również wysłane z kontratakiem. Nie ma za bardzo kanonów do obrony. Będzie mocno harasowana ekonomia. No i już tutaj w momencie Indy stracił 18-20 swoich probek. Recall w wykonaniu Igora. Mutale odepchnięte, no ale one sobie tutaj spokojnie polecą. W tym momencie tylko 23 jednostki zbierające na koncie Protosa. Zerk na około 40. No i niestety Igor odklepuje GG. Tak więc niestety pomimo tej obrony nie udało się obrony tego Nedusa nie udało się tutaj przygotować odpowiedniej defensywy na te nadchodzące mutaliski. No i czekamy na to, jaką mapę tym razem wybierze Igor. No te Nedusy są naprawdę bardzo męczące. Piekielnie skuteczna strategia, nawet taki zawodnik jak Indy czy też nasz Blue nie radzą sobie z defensywą tego typu zagrań. No i teraz gramy na mapie World of Sleepers. To jest wybór oczywiście Igora. Tak więc aktualny stan rywalizacji 2 do 1 dla ekipy Ascending Parias. Moment, wystartujemy. Indy potwierdza swoją gotowość. Samo czyni również No Limit. Mam nadzieję, że Indy tutaj podniesie się po tej pierwszej porażce. No i po raz kolejny doprowadzi do wyrównania.
mocno za niego kciuki. I przenosimy się na mapę. Mapa World of Sleepers. Jako to w prawym górnym rogu w kolorze zielonym grający zergiem Indie. O, przepraszam. No Limit. Spojrzałem. No teraz faktycznie. Przejęzyczenie, czat może się przyczepić. Ale nie, to oczywiście zerg. Tutaj w kolorze czerwonym grający Protosem właśnie Igor Indie Kaczmarek. Tu oczywiście No Limit. Tak, teraz czaty za chwileczkę pewnie zwrócą uwagę na to fatalne przejęzyczenie. Ale patrzyłem tutaj po prostu na kolor Indiego. Mówiłem o No Limicie. No i zabrakło chyba tam szybszego ataku na tego Nedusa. Może wyciągnięcie probek i przyspawanie tego Nedusa właśnie przy pomocy probek byłoby lepszym rozwiązaniem. Nie chciał jednak tutaj tracić na wydobyciu. Zerk oczywiście już ze swoją ekspansją. Zagrałem jako pierwszą tego Spawning Pool. Indie również z drugim Nexusem. No i zobaczymy, co tutaj przygotuje jego rywal. Czy po raz kolejny Nidus? Czy może jednak nie? Może jednak bardziej makro rozgrywka? Raz kolejny gaz odłożony, ale nie rusza z produkcją prędkości do lingów, jak na poprzedniej mapie, więc bardzo możliwe, że po raz kolejny zobaczymy akcji Nidusa. Indie tym razem jednak bez Stargate'a. Trzecia baza. Od No Limita. Probka raczej sobie spokojnie ucieknie. Widzimy prędkość do Overlordów. U zerga, tak więc bardzo możliwe, że to będzie jakiś atak z Nedusem. Indie już stawia na szybsze robo. Ostro póki co No Limit dronuje. Już z szarżą do zelotów. Gotuje. Skautujący Overlord. Oczywiście tutaj zauważy robo. Zauważy dostawione dodatkowe gatey. W tym momencie Indie ma ich 5. Właściwie 6. I widzimy, że 7-8, tak więc możliwe, że to będzie push z jakiś 8 gate push. Bardzo możliwe. Czyli coś, co wcześniej przygotowane miał Blue. Do tego dorzucony Dark Shrine. Nie ma tutaj Overseera. Pojawiają się Roachy. No i zeloty już tutaj ruszą ostro na trzecią bazę, tutaj bez defensywy, więc królowa zostanie wyjaśniona, nie decyduje się na atak na kolejną bazę. Ale pytanie, czy Igora jest tutaj wystarczająco dużo? On oczywiście może sobie tutaj warpować te dodatkowe jednostki, ładnie zablokowana rampa przez zerga, ale traci te królowe. Wyciągnięte do tego dronki,
Tak więc wygląda na to, że Igor ładnie sobie tutaj radzi. Darkshine oczywiście jeszcze w budowie, no ale już dronki wracają. Te loty giną. Roachy jest zbyt wiele. Ale mimo wszystko 9 dronek udało się wyjaśnić. Nie najgorszy push, zobaczmy jak to wygląda. Zdecydowanie więcej strat na koncie No Limita. Pojawiają się Dark Templary. Tak więc będziemy mieli drop z Archonami za momencik prawdopodobnie. Tutaj to bardzo... Królowych nie ma. Pozabijał je tutaj Igor. Ładnie tutaj mikruje swoimi Archonami przy użyciu War Prisma. Teraz zrzut do głównej bazy. Ale widzi, że chyba zdecydowanie za dużo roczy w tym momencie, więc ucieka. Sygnuje z tego ataku. Trzecia baza praktycznie bez wydobycia. Ale Roachy jest tutaj już naprawdę bardzo dużo. No limit w tym momencie 52 limitu, Indii tylko 26. Tak więc musi tutaj uważać na tą ewentualną agresję. Dusza produkcja Immortali. Zakolejkowane upgrade u obu zawodników. Raz kolejny próba wjazdu w linię mineralną, no ale tutaj zerga jest zdecydowanie na to wszystko za dużo, więc musi uważać teraz jeszcze na to, żeby nie stracić tego swojego warprisma. Tutaj pojedyncza królowa, więc spokojnie będzie można chwilę skupić się na tych dronkach. Wyłapał ich tym razem 6. Indy tutaj dokłada kanony, żeby pozbyć się tego Overlorda. No i widzimy już sporo sentry, bo kanony są po prostu do ewentualnej defensywy. Już tam oczywiście Stalker się pojawia. Warp Prism wraca. No i Indigo nie z produkcją. Mimo zabicia tych jednostek zbierających wciąż jest do tyłu o 6 probek. Pojawia się Infestation Pit, tak więc pytanie, czy to będzie jakiś znowu atak z Roachami przy użyciu Nedusa? Czy może jakiś tech do T3 i dołożenie Broodlordów na przykład? Jedno i drugie zagranie jest oczywiście bardzo nieprzyjemne. Kokob, dziękujemy bardzo za followa. Za nami prawie 9 minut gry, Indy ze swoją trzecią bazą. 58 kontra 103. Sporo Ravagerów. Do strącania ewentualnych force fieldów. No i natychmiastowe wycofanie. No za dużo tutaj zerga. Robo Bay od Indiego. No i teraz pytanie, czy to będą Disruptory? Czy to będą kolosy? Plus dwa zakolejkowane u obu zawodników. Bardzo szybko. No ale martwi to, że no limit 128 limitu armii. Indie tylko 70. Ale spokojnie, może się tutaj jeszcze chwilę bronić. Ale Zerg już tutaj rozdziela swoją armię. I próbował zamknąć Igora w kanapkę. W momencie, kiedy Igor skupi się tutaj na obronie, będzie atakowany z dwóch stron. Bardzo dobre teraz force fieldy rozdzielają tutaj armię, więc jest szansa na to, że Indy może się tutaj z tego obronić, ale wydaje mi się, że chyba jednak zerga jest za dużo.
58 kontra 128, no i tak, on tutaj się przebije przez to. Force fieldy raczej nie pomogą, próbuję jeszcze się ratować warpinem jakichś dodatkowych jednostek, ale to będzie niestety porażka ze strony Igora. Mamy GG i stan rywalizacji na chwilę obecną 3-1 dla ekipy. Ascending Parias. Restartujemy z kolejną grą. Tym razem w akcji zobaczymy Nerazima. Ja zapraszam na szybciutką, króciutką, mającą dosłownie 3 minutki przerwę. Indy, dasz radę. No i szybciutko wracamy. Tu widzimy, że jeszcze zawodnicy dopiero wchodzą do lobby, tak więc nic nie straciliśmy. Chwileczkę wystartujemy. Z odliczaniem mapka kolejnego spotkania do Akropolis. No i już tylko jednej mapy potrzebują przeciwnicy, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Witamy Zeda na kanale. Pojawił się Indy z komentarzem, że został zazergowany. No i przenosimy się na mapę. Po raz kolejny Zerg kontra Protoss. Dakota w kolorze pomarańczowym, grający Zergiem Argon. W kolorze czerwonym Protoss z ekipy Indy Krunerazim. Tutaj oczywiście zastosowany trik z ekstraktorem, żeby stworzyć sobie ekstra dronkę. Bardzo szybka ekspansja u Argona. Wkłada oczywiście swój spawning pool. Teraz im już ze swoją probką. No i widzę, że pojawiła nam się kolejna dyszka.
Gdzieś mi to tutaj uciekło. A Danska i CK 10 zł. Dzięki serdecznie. Jak niestety widzieliśmy, Indy jednak nie dał rady. Jestem ciekaw, czemu tutaj ten donate się nie wyświetlił. No chyba, że akurat wyświetlił się, kiedy byłem AFK. No i na razie mi się chyba tutaj spodziewa większej agresji. Widzimy zelot zamiast adeptki, szybko zagrany. Uszczelnić swoją defensywę. Dingi już masowo produkowane, tak więc chyba to będzie taki all-in. Dokłada shield battery, widział te wybiegające lingi. Jest już adeptka. Dokłada shield battery. Za chwileczkę adeptka zauważy te lingi, chociaż one tutaj sprytnie obiegają dookoła. Cofa się jednak swoją adeptką. Jest oczywiście dołożono sentry, dodatkowe baterie również, na razie im dostawia, tak więc ładnie tutaj zauważył, wyczuł to zagranie. Dołożony jeszcze Bailing Nest. No i w poważnych tarapatach teraz na razie im musi się przygotować na tą agresję. Ważne, żeby tutaj pamiętać o zablokowaniu cały czas tej dziury. Wysyła swoją adeptkę, żeby zauważyć te jednostki rywala. Widzi sporo tych lingów, on tutaj zgrupowany. Nie wie w tym momencie, gdzie mogą się znajdować. Cały czas na dwóch bazach Argon. Cały czas produkuje tylko i wyłącznie jednostki militarne. Na 29 stopkach przygotowuje swoją defensywę. Na to wszystko naraz im dokłada baterie, dodatkowe pylony, żeby nie stracić tutaj zasilania na tych budynkach. No i za chwilę ruszy produkcja Bane'ów, które będą próbowały się tutaj o to wszystko rozbić. Gate'y się otwierają. Niestety posiada ich tylko dwa. No i są Bane'y. Ładnie tutaj zapanował nad wymianą tych jednostek. Wygląda na to, że póki co pierwsza fala tutaj tych Bane'ów zatrzymana. Rzucone force fieldy, żeby chronić tutaj te gateway'e. Do tego Cybercore mocno obijany. Już przygotowany jest do trzymania tej zapory, żeby te jednostki się tutaj nie przedarły. No ale niestety lingi wbiegają. Póki co tylko kilka z nich. No ale naraz im bardzo ładnie się broni. Baterie tutaj robią robotę. Argon odklepuje GG. No i pięknie, fantastycznie naraz im. 3 do 2. Szybka. 4-minutowa gra. Tak więc bardzo ładnie poradził sobie Nerazim. Świetna. Świetny pokaz, jak tutaj radzić sobie. Defensywą. W przypadku takiego Olina. No i na razie widać, nagrzany, gotowy. Chcę doprowadzić tutaj do wyrównania. Aktualny stan rywalizacji 3 do 2. Zawodnicy gotowi. Indy tutaj zbulwersowany, widząc strategię rywala Adagramus, jakie mecze były grane. Możesz zobaczyć sobie później woda ewentualnie. A ja zapraszam na trzecią mapę, znaczy przepraszam, drugą mapę w tym secie Best of Two.
Pierwsza oczywiście wygrana przez Narazima, dająca nam jeszcze szansę wciąż na zwycięstwo. I tak oto w kolorze niebieskim grający Zergiem Argon. No i nasz reprezentant grający Protosem Narazim. No i zobaczymy, co tutaj przygotuje rywal. Standardowa opening hatch first, tym razem bez tego zagrania z dronką w hatcher budującej ekstraktor. Kluczowa chyba tam była ta defensywa przy użyciu tej sentry na poprzedniej mapie. No ale to już oczywiście historia, teraz skupiamy się na mapie. Numer 2 w tym secie Best of 2. Oczywiście Nexus. Od naszego zawodnika. O! Danska ICK, kolejne dwie dyszki. Dziękuję bardzo gorąco za wsparcie. Ależ dzisiaj się hajsy posypały. No i tak, tak. Też planuję wybrać się na IM. Idziemy teraz na Razim. Chowany Stargate. Chyba teraz swoją adeptkę. No i szykuje nam się trochę bardziej chyba makro gra. Mam nadzieję, że tym razem bez Nedusa, chociaż ten speed do Overlordu. Jeszcze o tym co prawda nie świadczy, ale nigdy nic nie wiadomo. Panie, czy tutaj zdecydował się puścić swoje adeptki. Królowa dwa linki skutecznie go odstraszyły. Zyskał informację o tym, co się tutaj dzieje. Link niestety wbiegł do bazy, zauważył Stargate. Już spory w produkcji. Zwał, już ci tłumaczę. Liga Koprolu rozgrywana jest w formacie Best of Two przez trzech graczy, czyli łącznie do obejrzenia mamy 6 spotkań, jakby w trzech setach. Oczywiście drużyna do zwycięstwa potrzebuje 4 punktów. W przypadku remisu 3 do 3, na który bardzo liczę, mamy Ace Match na jednej mapie, która wyłania zwycięzcę. Teraz tutaj musiał uważać, cofnął na szczęście szybko swoją adeptkę, żeby nie wdarły się do bazy, nie przejechały się po linii mineralnej. Teraz będzie próbował postawić swojego trzeciego Nexusa, wycofuje jednak kropkę. Oracle już tutaj przygotowana, tak więc defensywa jak najbardziej jest. Dołącza do niej za chwileczkę bliźniacza jednostka i będzie próbował wykonać haras w trzeciej bazie, no ale tu już widzimy królowa, spor postawiony. Teraz im z trzecią bazą. Pojawia się u niego również już oczywiście Robo. Królowa zniszczona. Tak więc póki co bardzo ładnie Narazim
Bez strat póki co. 500 minerałów straty u rywala. No i pojawia się już Nydus załadowany. Oracle muszą wrócić. Nie uda się chyba na czas tego Nydusa tutaj przyspawać, ale na szczęście obyło się bez zagrożenia. No ale tu już pojawia się kolejny. Oracle mają już niewiele energii, no ale bardzo ładnie sobie tutaj Nerazim radzi z tą defensywą, no ale wysypuje się tutaj zerk do tego transfuzji, mnóstwo królowych, no i teraz musi uważać, ale jest w poważnym niebezpieczeństwie. 32 limitu kontra 42, sporo królowych. Lingi tutaj raczej w takiej ilości nie powinny stanowić zagrożenia, ale no niestety zaczyna powoli tracić jednostki zbierające królowych. Jest dużo, mają dużo energii na ewentualne transfuzje. Pojawia się kolejny Nydus. Wysypują się kolejne Lingi. No i wygląda na to, że chyba jednak Nerazim może mieć poważny problem tutaj z utrzymaniem się. Stracił już 15-16. Probek. Za chwileczkę również padnie Nexus. Wysypują się z tego Nydusa kolejne jednostki. Zakolejkowane 20 Lingów. No i pytanie, czy Nerazim sobie tutaj z tym poradzi? Ma jeszcze dwie sentry Immortala. Za chwileczkę pojawi się drugi. No i będzie atak również na trzecią bazę. Tutaj są co prawda te baterie, ale one tutaj chyba nie za wiele zrobią. Straci również trzecią bazę. Zostanie tylko na jednej. W tym momencie produkcja u Argona wstrzymana. No dokłada teraz 10 Lingów. Są kanony. Ale w poważnych tarapatach Rosjanin. Pojedynczy Feniks podnosi królową ze sporą liczbą energii, ilością energii. No ale te transfuzje na królowe tutaj, przy takiej ilości energii, te królowe są praktycznie niezabijalne. Na szczęście ratuje się bateriami. No i zobaczymy. Argon ze swoimi immortalami ma szansę tutaj przetrwać, ale kończy się energia na bateriach. Zniszczona trzecia baza, królowe wracają do tego Nerazim na supply bloku. No i spore straty tutaj odniósł Rosjanin. Do tego jeszcze tutaj cały czas znajduje się ten Nydus. Nawet dwa. No i jest kontras Oracle. Królowych tutaj nie ma, więc może próbować. No wciąż pozostaje Rosjanin w grze. Limity nawet w tym momencie na korzyść Nerazima, jeśli chodzi o jednostki militarne, ma upgrade plus jeden do ataku. No i leci kontratakiem w kierunku bazy rywala. Tam już pojawiają się mutaliski. Rzucona wizja na królowe. I zobaczymy, czy ten kontratak się tutaj uda. 6 mutali w drodze. Będzie atak w ekonomię Argona. W miarę dobre rzucone force fieldy, ładnie zablokowane tutaj te królowe, ale Immortale powoli zaczynają być obijane coraz bardziej. Stracił teraz jedną Oracle, druga też bardzo mocno obita. Mutale się pojawiają, no sentry będą jeszcze tutaj próbowały zrobić robotę, ale transfuzje na mutaliski rzucone. Jest recall, tak więc chcę tutaj ocalić te jednostki. Na szczęście obyło się bez strat. Łącznie 14 dronek zniszczonych. Wciąż ten raz im pozostaje w grze. No i teraz musi przygotować defensywę właśnie na te mutaliski. Są kanony, są sentry. Musi dołożyć sporą liczbę stalkerów. Kolejne dwie dronki wyłapane. Teraz tutaj w ekspansji. Zaraz po tej ekonomii. To chyba jedyna szansa w tym momencie. Kupi sobie trochę czasu. Ładnie tutaj te dwie adeptki. Łącznie 10 dronek. Edgar PL.
Dzięki za followa, witamy na streamie. No i 55. Dronek dokłada kolejne. Jeszcze rozsiewa tutaj dokładnie creep. No i sporo, sporo teraz tych mutali będzie wlatywało. I jeden kanon może sobie tutaj z tym nie poradzić. Oraz jedno sentry. Stawia swoją trzecią bazę w tym momencie. Teraz im Zerk już wydobywa w czwartej. Pojawia się Dark Shrine. Budowuje swoje gatey. Sporo, sporo lingów od Argona w tym momencie. Ale jest wjazd na ekonomię. Link za chwileczkę się skończy, tak więc to też trochę ułatwi tutaj defensywę przeciwko tym jednostkom. Póki co 82 limitu Argona, 42 Nerazima. No i pojawiają się Bane'y. Prędkość do Bane'ów. Upgrade do Roach'y. Wykłada teraz masę Roach'y. No i teraz im naprawdę, naprawdę w dużym niebezpieczeństwie jest. 102 limitu kontra 47. Upgrade'y nam się praktycznie wyrównują. No i jest. Jest Dark Templarami, nie ma tutaj spora, nie ma wizji, więc jest szansa na to, że trochę szkód tutaj wyrządzi. No, ale pojawia się już Overseer. 5 dronek udało się tutaj złapać. No i spora liczba tych mutali za chwileczkę będzie próbowała zniszczyć trzecią bazę po raz kolejny. Stalkerów jest zdecydowanie za mało, ale tutaj wygląda na to, że ładnie się dały zbajtować te mutaliski. I troszkę z nich uda się złapać Rosjaninowi. Będzie próbował uratować tą swoją trzecią bazę. No ale widzimy, że tutaj już wielka armia Zerga zbliża się, żeby wyjaśnić ostatecznie. Teraz ma 124 limitu kontra 47. No i trzy baterie właściwie, dwa kanony to chyba trochę zbyt mało, żeby poradzić sobie z tą defensywą. Tym bardziej, że to wszystko wbiega tutaj do w tym momencie głównej bazy. Dobre force fieldy rzucone, zablokowane te Bane'y. Ravagery oczywiście force fieldy rozbijają. No i pytanie, czy teraz im postanowi oddać tak tą bazę i zostać tylko na jednej. Trzy immortale. Kilka stalkerów, no dopiero wystartował ten upgrade ze Sztormem. Trochę wydaje się, że za późno, no ale nie miał oczywiście kiedy tego zrobić przy takiej ekonomii. Jest również wymiana jednostek zbierających łącznie 11, dronek kontra 30. No broni się tutaj na razie jak tylko może. Traci pylony, zasilanie energii na budynkach. Teraz tutaj ten wąski przesmyk do jego... Bariera staje się jego przekleństwem, no i na szczęście w porę anulowany Sztorm, ale stracił Twilight Council. No i to wszystko ucieknie do Nedusa, których nie zniszczył wcześniej Nerazim. Wciąż jednak walczy Rosjanin. Obrona Częstochowy, no ale to chyba potrzebny jest cud nad Wisłą, żeby doprowadzić tą rywalizację do wyrównania. Nedusy już zniszczone, ale widzimy, że błyskawicznie pojawiają się kolejne. No są tutaj te kryptumory dające wizję. Może się teraz tego nie spodziewać, ale za chwilę tutaj może zostać zalany masą jednostek.
90 kontra 38. Po raz kolejny atak na członki, 6 z nich zostało złapanych. Ładnie tutaj stara się to kontrować. No ale widzimy, że teraz masa lingów biegła w kierunku trzeciej bazy. Do tego dołoży chyba sporo bainów, więc chyba to będzie jednak atak na główną w tym momencie bazę. Jest już upgrade do Greater Spire. Może się za chwilę pojawić atak przy użyciu Broodlordów. No i teraz rozbity Nerazim. Armia rozdzielona. Poszła zająć się mutaliskami. W tym momencie zaatakował tutaj Argon. No i wątpię, żeby tutaj Nerazim był w stanie się przed tym wszystkim obronić. Stracił 16-18 probek. No i niestety wygląda na to, że Argon zwycięży. No i tym razem ekipa Indyk Crew odniesie swoją pierwszą porażkę. Pojawiają się kolejne dusy. Dark Shrine również już zniszczony. No niestety. Nidus zbyt OP. Bardzo rozbija tutaj protosów. Są co prawda sztormy, ale chyba już nie ma ratunku. Za chwilę sporo bainów się wykluje. Limit Nerazima to raptem 32 i te dwie baterie, które tutaj chyba nie dadzą rady tego uratować. Stracił dwa immortale. No i pierwsza porażka w dywizji pierwszej staje się faktem. Ale wciąż zostajemy na pierwszym miejscu w tabeli. Bilansem 4-1. Obronił się tutaj na razie jak tylko mógł. Z pewnością bardzo chciał doprowadzić do tego wyrównania. No ale niestety nie było nam to dane dziś. Czekamy zatem na następne spotkania. Widzę, że tutaj według tego, co pokazuje na Prulu League, następny mecz zagramy z ekipą Passion Merc. Wcześniej wygraliśmy z tą drużyną 5-1. To będzie nasz najbliższy rywal. Ja powolutku będę kończył dzisiejszego streama. Zapraszam oczywiście do Igora. On za chwileczkę pewnie startuje ze swoim. Będziemy z pewnością coś do powiedzenia na temat swoich gier. Może pokusi się o jakąś analizę. Ja za dzisiaj bardzo gorąco serdecznie dziękuję. I zapraszam już jutro na kolejną odsłonę indyczego Fight Clubu. Więc ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.